Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z 7 Days Today, jest ze mną Plagę, weł. Siema! Cześć. Yo! Jestem głupi. No opowiedz, co się stało w nocy, ja nie będę szkalował. No co, przyszły zombiaki, przyszła sobie Marzenka, no to i drzwi otworzyłem, no. Chciała wejść, no to nie będziesz rozwalał na drzwi, to otworzyłem mi drzwi. Ogarnijcie typa, ja naprawiam drzwi, a on je otworzył. Dwa zombiaki wbiegły do środka. No ale przynajmniej... Co? I mówi do mnie, zrób drugie drzwi, bo rozwaliły. Robię drzwi, patrzę, a on zamyka drzwi. I zamknął drzwi, się okazało, że mamy drzwi. Dobrze, ziom, po prostu... wychodzimy. No ja też już do jakiegoś przemka strzelam. Idę po tą wodę, żeby jej nagotować trochę. O kurwa, Piotrek, on jeszcze biega. No, bo jeszcze 6 sekund. Jeszcze 6 sekund. 3, 2, 1, 2, 2, 2, to nie są sekundy, to są minuty w grze, więc to jest parę sekund u nas. Dwie, o, wyjebał mi dwa razy. Ale dobra, przez to biegasz nagle. No. Krwawie, Piotrek. Brawo. Masz apteczkę? Znaczy ten bandaż? Mam. Także teges. Fajnie była. Fajna noc była. O, 7 level wbiłem. Jestem niezły. Co trzeba było zaczynać do mnie? Frojerzy? O, dobra, już. No spoko, już uciekam. I co, frajerze? Co? Przez głowę mi strzała przyleciała. Dobra, napełniam puchy resztkami wody, co tu zostały jeszcze. I być! No nie, wypił o, to. O, miał wodę przy sobie. Nie, wiem, że... nie, no wypiłem niechcący. Kiedyś było tak, że się uzupełniało każdą puszkę z osobno, a teraz się wszystkie naraz uzupełnia. Wypiłem brudną wodę. Ale mam chyba witaminy. Dobra, mam. You stupid, man. Mam. Dobra. Ale jest gorąco, ja pierdzielę. Dobra, już nie jestem chory. Okej, kobłysk kapelusz sobie założę. Powinno mi spać troszeczkę, nie? No, powinno. Zabiłeś wszystkie te skurczybyki? Jednego zabiłem, bo jeden mnie gonił. A więcej tam nie ma w tym naszym domku? Chodzimy o to, żeby tam zrobić już, wiesz, ognisko i zagotować chociaż trochę wody. Ja już patrzę. A chyba nie, ale z ognisku tu chyba nic nie ma. No to gicior. Kamienie potrzebuję, kurde. No, u nas to było pusto w dole. Tu jest ten safe, cholera, jestem bardzo ciekaw, co tam jest. No to... dopadnij się i tyle. Co? Dopadnij się do niego. Kiedy zanim się do niego dopadnę, my kupiłem kurę kolejną. Kolejne mięso będę miał. No to może trochę potrwać. O ja pierdolę, bardzo miałem 2,5 tysiąca HP. Dachem? Przez sufit spróbuj. Czy nie będzie łatwiej? Drewniany sufit chyba jest, nie? Nie, jest tak samo ten. Dobra, to rozwalę tak. No będzie trzeba trochę podupać. A chyba, że tak z tamtej powiem. Strony bym... Lipa. Chyba, że zrobię tak. Kamienia. No spróbuję z tej. No 500 to jeszcze bez tragedii jest. No, to nie ma tragedii. A we dwóch to już w ogóle by było szybko, ale no. Ale cię tu nie ma, oczywiście. Zbieram kamienie na ognisko. No zbieram kamienie ze ściany, gościu. No to nieźle. Dobra opcja. Poszedłem na spalony biom i tu wcale nie jest chłodniej. Jest tak samo ciepło. O, jestem w tym sejfie. Już przy sejfie. Tak? Centralnie za sejfem. Nie słyszałem zombiaka. I w ogóle widzowie nam mówili, że trzeba brać z kas te żetony, bo za nie można wymieniać. No to co znalazłeś, to tam właśnie te. No. To są te żetony kasynowe, nie? Mhm. Się wydaje. No i git, trzeba tak robić będzie. Dzięki widzowie. Dobra, jestem. Harę. Tylko co z tym? Gun safe. Oj, tam mogą być bronie albo części do broni. Tak, ale nie można otworzyć, także... Nadal. Czemu nie można? No 2,5 tysiąca ma. Czy to widzę nam? A na S się nie da otworzyć? Nie, jest locked. No ja spróbuj go lockpikować. Chyba od drugiej strony jestem, będę musiał jeszcze oddzielnie, bo muszę od wejścia chyba wejść w takim razie. Więc trochę przypał, czekaj. Muszę zrobić lepszą siekierę to w ogóle. Dobra. Idę ugotuję wodę. Aks. Na razie tymczasowo mieszkamy w tym mieście, bo nie mam nic lepszego. Widziałeś, jak one ścianę wytłukły? No. Jakbyśmy je zagrowali w stronę tego... sejfu, to byśmy mieli zbanie. To już byśmy mieli to właśnie zbanie, no. No ale nie pomyśleliśmy.
Gdzie tą wodę? Boże, wyrzuciłem. Boiled water, tak. Prawda, muszę mieć jakąś miskę? Nie muszę mieć. Dobra, woda się gotuje. A czym lockpikować można? Musisz mieć jakiś lockpik specjalny? Wcześniej się normalnie lockpikowało. Nie masz wody w puszce? Mam w słoiku. W puszce. Nie mam puszki nawet. No to bieda straszna. Dopóki nie znajdziemy jakiegoś cooking pota, to musimy w puszkach gotować. Więc puszki zbieraj, jak masz gdzieś to wybranie. Nie? Pyk. Dobra. Dobra, rozdupię to, będzie git. No i git. No, kukujesz się, czy co się robisz? No nie kliknąłem kuka, ale jestem łeb. Ale jestem wet. O, możemy mięso ugotować sobie. Just save. Nie da się. Co się nie da? Nie da się lockpitować, nie da się nic zrobić. Aha, no to lipa. Można rozjebać po prostu. To bardzo słabo. Bierz to do mnie i walimy w to po prostu? No już idę. Ale to 2500, tam może się okazać, że będzie kawałek pistoletu na przykład. No wiem. Strasznie słabo. No niestety. No co, dwie minutki we dwójkę rozwalimy. Dwie minutki? No. No. Okej. Okay. Robimy opening. Uwaga! Openingujemy save. Ale nam zaczęło. A ile mu jest trzeba potrzebne, żeby ten... zrobić kill off? 20. To taki słaby kill off. I musisz pierwszy, przepalić go. Co? Co ty robisz? Skończyłem się aks. A, super. Super. 1800 już jest. No. Całkiem nieźle idzie. 1700. No mówię to, leci szybko. We dwójkę to wadzi w miarę szybko. W miarę. Z 3 minuty jeszcze zajdzie. Byłem ciekawy, zrobić zapomniałem. No, dobry jesteś, łebeł. Dobra, to zajmę poziom ciekawy, patrzcie. Co ty robisz? Mam okulary nowe. Wow. Nieźle. To są okulary MLG, Piotrek. Okulary MLG są tylko jedne i są moje. Oj, nie, powiedziałbym. Moje są bardziej MLG niż twoje. Nope. Ty ich nie widziałeś. Ale zepsuł mi się X. Śmierci. Axe. Stone Axe. Craft. To totalnie dobre okulary. Który level Axe masz w ogóle? 17. Uuu, to jest wariant szaleniec już. A ty? 9. Musisz więcej strzał produkować. No i Axe w sumie dajesz. Będziesz bijał level. I skills no, sobie 600, rozdaj. Jeszcze 600. Właśnie. Cokolwiek. Dobra, skończę Axe i zobaczę. Ja chyba pójdę w archery. No, ja też poszedłem w archery, to się opłaca. Tylko, że też, żeby nie mieli tego samego. Poczekaj, bo mi się Axe zrąbał. Nie, no możemy mieć, będziemy napierdzielać te zombiaki przynajmniej, nie? W nocy. Się nic nie dzieje. No i przydaje się też survival. Żebyś... i kamel się też przydaje. Mniej wody potrzebujesz i jedzenia. Mhm. No to zajebiste jest. Tu. Chociaż w sumie później już nie potrzebujesz tak dużo tego, bo masz tego od cholery, nie? No, później tak. Zanim dojdziemy do tego momentu, pewnie trochę czasu minie. Chyba, że zaczniemy bazę tutaj budować, gdzie jesteśmy. Tyle, że to nie, jest gorąco, to jest taki słaby. No właśnie. Okej, otwarty. Co? Hunting Rifle, Stock, Shotgun, Receiver. Chcesz to bierz, to są tylko części. Naprawdę? No. Ale syf. Bieda. No. Dobra, wezmę sobie Survivora. Bye. Wezmę sobie Kamela. O, nie mogę już Kamela wziąć. No nic, dobra, to mam skórę. Idziemy? No dalej? No to, że dalej w świat idziemy? No. Bo dobra. Co tu po nas? Wezmę tylko wodę z góry i tyle. Ja sobie zrobię nowy łuk. A, bo to wszystko jest osobny slot. Świetnie.
chociaż trochę wody? No, przydałoby się. To dawaj. Okej, ile mam? Mam 39 wody, więc w sumie spoko. Ty gdzie jesteś? Na górze. W ognisku będziesz miał trochę wody i jedzenia. No i kofrutę wcinam, także wiesz. Wiem, ale tam masz wodę, nie? Dobra. Boiled water, przydać. Aha, 1% mam wody, fajnie. Bo on to wypij sobie, ja mam 59. Spoko. Ja mam, ja też sobie wziąłem, także luz. Podzieliłem to nierówno, wziąłem 4, a tobie dałem 2. Aha, okej. Okay. Chodźmy. Więc... No w sumie nie jestem zły, Piotrek. Bo ty byłeś bardziej potrzebujący, wiesz, my friend? Wiem, poza tym ja niosłem tą wodę, a nie ty. Chodź. No. To też robi... Ej, mamy jeszcze ten skarb tutaj pokazany na mapę, jak chcesz. Aha. Może kiedyś spróbujemy go dorwać rzeczywiście. Czy teraz? A on jest bardzo daleko? No nie wiem, nie pamiętam pokazane ile jest do niego. No ale tak jak patrzysz na mapie... No to... na mapie go nawet nie widzę, mam tylko jeden. A, czyli jest bardzo daleko. To nie idziemy do niego jednak, chyba wiesz? No jak uważasz. Zbieraj sobie Jukę. Chyba, że po prostu względnie będziemy biegli w tamtym kierunku i tyle. Jak dobiegniemy, to dobiegniemy. No spoko. No to dawaj, gdzie to jest? No już ci pokazuję, czekaj. Bo i tak biegniemy wszystko jedno gdzie w sumie. To za różne. Potrzebuję z... O, łuk, 59 lewe zrobiłem, elegancko. Wezmę do puszek wody trochę nabiorę. Dobra, chodź. Czekaj, bo wody nabieram. A, spoko. O, widzisz, dobra, jak tak znikła ta woda. No, patrz jak mało już zostało. Ona cały czas tyle jej było. A u mnie jest mniej już, wiesz? Wypiłeś wodę? Nie. Nabrałem tylko. A, chodź. Gdzie to jest? Tutaj. No to come on. Kierunek. Na W. Na W. Dobrze. Oj, wbiegłem w kaktusa oczywiście. Ja no muszę coś zjeść, się podleczyć, kurde. No to Juka cały czas wcinam. No, Juka, dobra sprawa. Zombiak? No. You are not hungry. Okej, okay. A woda? No o. Typie, ile razy mogę cię trzepać? Woda jest. Nie rozumiem typa. O, udało się. Popiłeś go? No. Git? Git, git. Ale ile w niego walnąłem nabojów, to masakra, stary. Po głowie celujesz? Tak. A bo ty, a wziąłeś sobie tego archery? Tego skilla? Jeszcze nie. To weź sobie, to będziesz szybciej ich zabijał z łuku. Przyda ci się. Dobra. Kurwa, marzena tu leci na dół. Jaka tu jest pustynia? O, torbę znalazłem jakąś. Hajs, old cash i woda. Wodę na pustyni znalazłem. Idziesz za mną? No idę, idę, jestem tutaj. Widzisz mnie? Kolejną wodę znalazłem. Torby trzeba sprawdzać. O! Klaba znalazłem do bicia. No ja też znalazłem wcześniej w torbie. No. Kolejna torba. Nie wiem, co tu ale się... Ale gorąco, ja pierdzielę. No, jest gorąco. Dobra. Ty sprawdzasz te torby? O! Tak, ale ja nie widzę żadnej. Pięć toreb tu znalazłem. Latarka. Kolejny klub. Ja wcześniej znajdowałem, teraz nie widziałem. Teraz nie widzę żadnych. Dobra, biorę tego. W lepszym stanie. Biegnę, ziomek. Let's go. Tam to się chyba jakiś ten towarowy wysypał, bo było z pięć toreb obok siebie, nie? No to może. Duże, małe, wszystko. Jakieś pierdoły po prostu. Mhm. O kurde. Ja tu do o nie! Jakieś hitstroke'a dostałem. Jacyś taki, tacy. Jesteś upośledzony teraz? Udar słoneczny. Nie wiem, jak wpłynąć na ten udar. Może czapka by wystarczyła, ty nie masz? Wyrzuciłem jedną. Ale udaru w sensie nie masz, jak masz tą czapkę? Nie. No to ja wracam, bo tam była czapka i jej nie założyłem. Mówię, nie, będzie mi gorąco. A, myślałem, że to maruś, gościu. Dobra, wracam na górę. Napiję się wody. To procent napojenia. Tu Boże, ile ci goście jest fazowani, tacy co tak walą na boki, tak biegają, blablabla. No. Ile oni mają HP, to masakra. Ile trzeba w nich strzelić razy. No. Pios. Archery. Jak Pryk. Dodać te punkty? No tam klikasz sobie buy po prawej stronie. A, jest, dobra. Dobra, założyłem czapę.
Nie wiem, czy mi to pomoże. O, goni się zombie. Nie goni? No, przed chwilą go zabiłeś chyba, nie? No, strzeliłem jakieś babce w ryj. No. O, water. No i gicior, pij dużo wody, bo jesteś na pustyni. O, jajka trzeba będzie ugotować. Dobra. Ja też mam sporo jajków. No i git. Fru, lecimy dobra, w tą spada. Stronę? Ta, spada mi temperatura po założeniu tej czapki, także jest okej. Okay. No, już chciałem ci strzelać. Ło, tu jest jakiś ten. No. Widzisz? Co to jest? A to jest to, co kiedyś widzieliśmy. To nie jest to samo czasem? Nie. To jest to samo. Byliśmy. Wtedy byliśmy na spalnej ziemi. Nie, no na pustyni to było. I to jest odkryty teren, więc na pewno to teraz byliśmy. Dopiero go odkrywamy, stary. No co ty gadasz? Nie, no nie było na spalonej ziemi. A nie, na pustyni dobra, to było. Rzeczywiście, masz rację. I tu psy nas zdrowały. No. Kurde, to trzeba uważać teraz kaktusy. Na te psy. Jak będą jakieś. No ale tu może być sporo rzeczy, nie? Na tym junku. Dużo rzeczy. Możemy tu nawet przynocować. Bo w sumie jest 13. Sam raz. O, kurczak. Widzę kurczaka. Halo, kurczak. Pyk, mam go. Załatwiony. Masz kurczakę? Tak. Level up! You're now level 5. Jak zdecydowanie to byliśmy. No. Tak, już słyszę. O, widzę go, kurwa, przez ten. Psa? Zbugował się, leży. No to dawaj go, gicior. Git, o to chodzi. Co ja mogę wyrzucić? Na ile sobie wyrzucę, pierdziele. Mam tyle rzeczy różnych, że to jest szok. Dobra. Dobra, wpijamy w to towarzystwo. Zombiaki, na pewno. Chyba już psów nie ma. Nie trafiłem go. Chyba dostać w oko. Ehe. Ładnie. Jakie on jest cholera wytrzymały, pierdzielone. Coś słychać. Tak. Wow, ładnie. Niekoniecznie. Okej, zeskoczyły z góry w ogóle. To jest ten. To jest ceglany budynek, chłopie. No. Piętrowy do tego. Oczywiście. Możemy sobie tutaj pomieszkać bez problemu. No i mur mamy dookoła, by go usztywnić. Ile ich tam jest? No. Patrz. Trochę tego badziewia ja przyszło. Ja mam zezę. Ty, bo tu są te mury, uważaj. Za nami. By się nie cofnął, nie? O jest. Dobra, padł. Git. O nie. Dobra, Marzena, wypad. No nie. Dobra. Jaki bombardujemy tymi strzałami. No. Nie mają szans. Leżysz. Dobra, leży. Cacy. Marzenka też leży. O. Niszczysz od razu trupy, czy...? Nie, podobno te trupy zombiaków nie przyciągają, bo śmierdzi zombiakiem, aha, a nie człowiekiem. Ze zwierząt, jak świeże zwierzęta zabijesz, to trzeba rozwalać. Dobra. Czyli nie zrobiłem tego. No hej, Marzenka, wariacie. To jest magazyn wielki. Co ona tam kurwa robi? Ona jest panią no właśnie z biura nie chyba. Wiem. Patrz, świruje powiana. Ona chce chyba skoczyć. Marzena, nie rób tego! O, ale skoczyła? Ło, wow, tu są pułapki człowieku porobione jakieś, widziałeś? Tam drzwi. Pa, tu jest jakiś drut kolczasty rozłożony nawet. Jakiś wariat się tu chronił. W sumie to zlodóweczka jakaś. To są dwa piętra, to jest jeszcze wyżej. No co, cacy. Trzeba tam wbić i to przeszukać. To ktoś wali strasznie, słyszysz? To czy to ty otwierasz jakieś rzeczy? Ja otwierałem rzeczy. Ale zombiaki też słyszę. O, może będzie cooking pot. Ty, tu jest laboratorium. Do robienia leków. Zajmijcie. Cooking pot, kurde, jakbyśmy znaleźli w tej kuchni. Byłoby tak super, cacy. Oczywiście nie znajdziemy. O, znalazłem ręcza. Marzena, wypadł. A ty jeszcze wyżej jesteś? O, no. Normalnie dach. No. Super, cacy. No i tu można się schronić, kurde, na takim dachu. Full wypas, powiem ci. Dobra. No rzeczywiście, jestem do leków, ale zajebiście. No, trzeba przeszukać tą miejscówę całą i... O, z tego można skórę zrobić. Pyk. Czego? Z kanapy. No i po kanapie. Dużo nie było tych skór. Tu jest fotel jeszcze.
to sprawdzałeś, nie? Kurde, szkoda, że tego pota nie mamy, no. Jest gunpowder i glue, ale nie biorę tego na razie. Hmm. Co tu jest? Rozwalamy? Patrz, no. A one wyszły tamtędy chyba, czy nie? A nie, nie wyszły. One przecież sobie z góry skakały, nie? Mhm. Dobra, już zrobię tylko... I ci pomagam. Dobra. Cacy! Oj, tu jest kuchnia, może będzie pot. O nie, tam jest jakiś sklep? Ty, tam jest sklep za drzwiami. Te drzwi? Drzwi są mocne, kurde. Trochę będzie przyps. No, to ma 1200. Drzwi mają 300, to lepiej. Oj. Łoś mi wypłacił bułę. Byś się przesunąłeś, jak biłem ten. No, bo chciałem ci po lewej stronie miejsce zrobić. A co zrobiłem po prawej? No. Nie dogadaliśmy się. Dobra. Coś to warczy. A nie, co to? Klimatyzacja jakaś? Lodówka? Coś? No. Słyszysz? Nie. Shotgun Sematic! Ło, to bieraj. Ucz się. Bandaż i painkillersy. Co to ja leki zostawię tutaj? No i tu są jeszcze jedne drzwi. No, a tu jest wejście na górę. A to jest wejście w ogóle. Tam gdzie byliśmy. Tu sobie, co jest coś jeszcze? Ty, pistol book. I paper. Tam jest jakiś schowek jeszcze, Piotr. Czy na górze? Tu. Spokój, to wiem. Dawaj go. Dobra, już go rypiemy. Pyk. Metal się... leci, a ja. No, to będzie przerąbane, bo to jest wzmocnione. Te deski wszystkie musimy usunąć, dopiero się drzwi rozwalą. No, ale to ma po 300, to też. No, nie ma lipy. No, metalu trochę wleci z tego, nie? No, trochę. Kurde, padł mi ten kifol. Słabo. No i jeszcze 300. Wbijemy się tam! Ciekawe, co będzie. O nie! Co? Nie mam small stone'ów. No to biegaj. To rozwalę w tym czasie może. Pipiry, pipiry. Najgorsze jest to, że nawet za bardzo nie mam jak zebrać tych small stone'ów. Skąd? Z podłogi. Tu leżą pojedyncze sztuki. O, tu jest safe też. No jest. Safe, który jest zamknięty. A z jakim? Gun parts? Co tam pisze? No ten co wcześniej, nie? Gun safe. Czyli mogą być części, a może być broń. Czyli lodówka takie... stoi niepodłączona na pustyni środku, bo tak. No bo to złom może jest, wiesz. Ale ona działa, bo normalnie wiesz. Działa? Tak. Aha. No, to rzeczywiście jest sensowne. O, gunpowder? Chociaż wezmę sobie ten gunpowder. Może zrobię sobie strzały wybuchowe. Nie to potrzebuję... by było fajne. O, tu jest jakiś domek w ogóle bardzo blisko, jeszcze taki zwykły. Tak? Pieniądze mi niepotrzebne. Kurczak! Where is the chicken? Fuck the chicken! Nie no, fajna ta miejscowa jest. Bardzo spoko. Mamy się gdzie schować. Ale kurde, cooking pot. Glina by się przydała. W ogóle skrzynka by się przydała nawet. Przydało? No weź zrób. Ja idę szukać kamienia, bo ja nie mam. Dobra, idę na górę w takim razie. Pory. Zrobię skrzynię na górze. Gdzieś tam. Chyba, że sobie zaadaptujemy część. Wiesz co? To na piętrze. Tam są szafki, to ja w tych szafkach pochowam rzeczy i tyle. No dobra. Żeby też, kurde, nie budować niepotrzebnie. Ja to jakiś przemków wcisnę sobie. Tu, spoko. Ja sobie zostawię tylko potrzebne rzeczy. No patrz, co mu głowa prześwituje, nie? A, tu już nie ma miejsca. No i gicior. Ja bym tu trochę światła wpuścił. Dobra, leży. To jest ten dom, sobie wejdę go zaraz przeszukać, my friend. Kurde, o, to też puste. To jakiś backpack. Ja zostawiłem pochodnie, tam gdzie byliśmy leather ostatnio. Boots. Dobra. Co potrzebujemy? Potrzebujemy gliny bardzo, bardzo, bardzo. Ja kamienia potrzebuję. Ja postaram się wykopać glinę jakąś.
Biję tym drewnianym klubem w kamień. Kamień nie potrzebujesz, to mogę wykopać. Tu w koło pełno żwiru. No poczekaj, jeszcze jeden kamyczek tylko potrzebuję, stary. Dobra, mam. I on glinę znalazł, kurde. A sam piach wszędzie. No tu iron z tych kamieni leci. Zajebiście. Czy? Tu bardzo cacy. Poważnie, żadnej gliny? Straszna lipa, jak nie znajdziemy gliny. Czekaj, co to jest? Jak glina wygląda w ogóle? Bo ja nie wiem. No, takie bardziej pomarańczowa ziemia. Mhm. Ciężko określić, kurde, w sumie. Trzeba kopać i sprawdzać. Ja tak nie pamiętam. Aż. No wiem, że mam sporo teraz tego surowego żelaza. Może na dole. Tak? To git. Będziemy mogli przepalić kiedyś. Najpierw potrzebujemy sporo skór. Tu był taki ciemniejszy placek. To będzie glina. Co to było? Tu! Masz? Co to jest? O, mam glinę. Dobra. Cacy! Dlaczego ci glina? Zrobimy cooking pota. Będziemy gotować jedzenie i wodę. Normalnie ze słoików już. Okej. Okay. Dobra, wbijam już na szybko do tego domku. Boże, jaka zawierucha. Cooking pot. Aha, nie zrobimy cooking pota. Czemu? Bo jest do tego wymagana specjalna specjalne narzędzia potrzebujemy do tego. Anvil jakiś. Także lipa. Glina i tak się przyda, no ale bez cooking pota to jesteśmy udupieni. Bilousy. Bilousy. Potrzebujemy leder. Ale lipa, w tym domu nic nie było, niby dwupiętrowe. Jak widzisz meble w domku, jak to jesteś, je bi. No. To weź je bi i ledera zbieraj. To właśnie biłem. No straszna lipa, powiem ci. Okropnie. Mega okropnie jest. Hojen, co to będzie, ziom? Co to będzie? No ale na noc już tu musimy zostać, nie ma lepszego miejsca. No tak. A później możemy iść na jakieś biomy suchsze. Suchsze, w sumie przyjaźniejsze, nie suchsze. To jest susza jak cholera. Jakiś cupboard. A Duke's Casino Token i Iron Arrowhead. No i gicie. Nice. O kura. Dobra, lecę do ciebie. Kura mi spierdziela. Halo, kura! Stój, bo strzelam! No gdzie ona leci po tej skale? Porządane. W sumie można, tak się zastanawiam, nawet jak masz ten wielki junkyard dookoła, to tu można rozwalać to, jeśli chcesz mieć metal. No. Można. No to i tak się nie przyda, nie? No. Na pewno, skoro chcemy stąd zabić. O, rzeka. Ty, rzekę znalazłeś. No. Ja mam konkret rzekę, niedaleko nas w sumie. No, trzeba uważać, to już jest 19, wiesz. Wiem. Jutro czasu, rzeczywiście, ile tu jest tych popków dookoła. Dobra. Puszek nie wziąłem, no to dupa, i tak wody nie nabiorę. O, nie miałem ze sobą. Szkoda, ale przynajmniej wiemy, że jest woda. Bardzo niedaleko. Na upartego moglibyśmy tu mieszkać. Przez parę dni chociaż. Ale jak nie mamy cooking pota, to też bez sensu. My to będziemy musieli chyba teraz, żeby się bronić, to musimy się wjebać na dach po prostu i przesiedzieć na dachu. No, najlepiej. Zdecydowanie. Jakiś zombiaczek sobie chodzi. No, słyszę właśnie. W sumie przy bramie możemy postawić jakieś umocnienia. Masz drewno? Mam. To weź może zrób pułapki. Te kolce. Rozstawiamy w bramie i tyle. Łaś mi go sponiewierał. Drzwi napierdziela. Głupi. Leży. Tak, leży. Padł. Koszulkę sweterową jakąś tam. Wooden spikes, tak? No, wooden spikes. Gdzieś tu poustawiać, niech se chodzą po tym. Też pewnie będą atakować. A nie, to dwa wejścia są, to bez sensu.
Gdzie ty kładałeś te rzeczy wszystkie? No tam w szafkach są, no. Kuchennych na górze. No i tam prawie pełno, więc wiesz. Pik. Buty! Cowboy. To jest nieprzepalona woda. To chcemy, my chcemy to zostać, czy z tym spierdzielamy później? No na noc zostaniemy, a później zawijamy, bo nie mamy cooking pota, więc i tak musimy iść. Kurde. Bez cooking pota to jest straszna lipa, nie? Gdzie tak te spajki stawiać? Wiesz co, no gdzieś tam przy wejściu, jakby tu miały nam wbiegać. Tylko tak, żeśmy mogli wyjść. Wiesz, jakąś taką szachownicę porób albo coś. Albo prostą linię wzdłuż. Ale tak, żeśmy my mogli przejść. A ziemniaki to idą najkrótszą drogą przez kolce, nie? Kurde, że tutaj nie ma cooking pota, no. A tu nie można gotować czegoś dobrego? Oczywiście, że nie. Nie jest dobrze. No. Bardzo słabo bym powiedział na... Campfire'a możemy zrobić. Najwyżej puszki gotować i tyle. Nic ponadto. I te zombiaki, póki jest widno, to można zabić w sumie, nie? No dobra. Coś przyszły. Będzie mniej problemów. O, tak sobie postawiłeś i coś się przeskakuje, nie? No. Skakuje, że one i jak będą wchodzić po schodach i tak, nie? No. Gdzie ty masz te zombiaki? Gdzieś się tu odzywał, nie? Ciekawe, czy do środka nie wla. O, jest. Jest. Już padła całkiem? Tak. Szybko. Painkillers mają. To bierz. I jar of honey. Była, prawie wlazłem w kolce. Nie dostaję drewna. Słabo. W ogóle tu drzew nie ma żadnych. Nic. No tak średnio. Nic kompletnie. Może byśmy jakąś dziurę zrobili? Co ty na to? Chcesz zobaczyć pokaz fajerwerków? Pokaz fajerwerków? No. Będzie pokaz fajerwerków. Tylko się odsuń. Najlepiej iść na schody. Czemu? Będzie pokaz fajerwerków. No to pokazuj. A strzelisz w butle. Wow. No, ale fajerwerki. Nic się stało. Taka dziurka tylko się zrobiła. Co to za dziurka? Te mury są przemocne, nie? Co? To im po 150 tylko zadało, nie? One mają po 1200. Także powodzenia, zombiaki. Tylko trochę będzie ciężko tutaj, widzisz, z tym, z tą górą. Tu. Harę. O, ja jestem na górze. Kurde, mamy coś jeszcze. Są te szyby, nie? Te szyby, one mogą sobie iść przez te szyby po prostu. No, mogą. Dlatego na dach. I może nas nie wyczują w ogóle, nie? Będziemy siedzieć cicho, to... I powinny nas wyczuć, chociaż ja mam mięso przy sobie, no to nas wyczują. Fire. Schowaj może gdzieś na dole w szapce czy coś. Ja jej upiekę, wiesz, na szybkości i zjem. Ja to na Yuka Frutsach cisnę, także wiesz. No. Dobra opcja. Dobra, poszło mięso. Też zjem te frutsy, ale jak już mam mięso, to zjem mięso. Szkoda go. Tu. No i git. To ci nie pasuje znowu. Czy tobie chce się pić? Tak, zdecydowanie. Ale mam wodę jeszcze jedną. No, też mam jeszcze jedną wodę. I w sumie to tyle. Dobra, i co? I będziemy kończyć, nie? No, my kończymy. Kolejny dzień. I czekamy następną noc. No, trzymajcie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej. Cześć.